pisze książki dla dzieci, dla młodzieży, pisze książki przygodowe, też z zagadką, ale też takie baśniowe. Tak, ale wiemy też, że jest Pan wielkim miłośnikiem historii. W naszej rozmowie właśnie, bo porozmawiamy sobie o historii, ale troszeczkę inaczej. Nie takie, o takiej historii, którą na pewno czytacie w podręcznikach, ale o takich ciekawostkach, których nie zawsze można znaleźć w książkach. Przyjechałem jako pisarz. Teraz można oglądać i podziwiać pisarza. Proszę, tak wygląda pisarz z przodu. Tak wygląda z boku. A z tyłu sobie darujemy. Nauczyłem się pisać drukowanymi z prawa na lewo, czyli k, a, z, i, czy jak w lusterku. Albo jak po arabsku, też z prawa na lewo. W szkole powiedziano mi, pisz prawą. To się nauczyłem pisać prawą. I dzięki temu potrafię pisać obydwoma rękami. Zwłaszcza jeżeli mam kawałek kredy i zapisuję temat na tablicy, już teraz w szkole nie pracuję, ale bywało i tak, że jak była szeroka tablica, to pisałem dwoma kawałkami jednocześnie. Także z potrzeby czytania u niektórych osób wyrasta potrzeba pisania. A to czytałem, podobało mi się średnio, potem czytałem książkę Kornela Makuszyńskiego, o, ten autor mi się podoba. A gdyby tego nie lubił, to by się do dowódcy nie wziął. Słucham. Który roku zaczął pan pisać książkę? Książkę pierwszą napisał, wydał wydawca w roku 99. Czyli jeszcze w ubiegłym wieku, też te dinozaury chodziły po ulicach. A pisać do czasopism typu świerszczy zacząłem w roku 96. Czyli moje pierwsze teksty są właśnie datowane na rok 1996 i tu już widać, że jest opowiadanie podpisane Kazimierz Szymeczko, nazywa się Nie pękaj smoku, o dziewczynce, która rano znalazła smoka w szafie, bo smok wyszedł z książki i zabłądził, chciał trafić do łazienki, a trafił do szafy. I co z takim smokiem zrobić? A to już dawno temu zobaczymy, co z tego. Słucham. Jesienią, zimą, wtedy kiedy są długie wieczory, bo rodzina sobie może być gdzieś tam w pokoju, już jest w miarę ciemno, nikt mi nie przeszkadza, siedzę sobie na tym swoim kawałku mieszkania, tam gdzie nie wolno robić nikomu porządku, bo tam jest porządek, tyle że nie każdy to widzi, tam jest porządek po mojemu, to przyjaźnie, pierwsza miłość. Coś tam się między nimi musi dziać. Wiktor i Małgosia z książki taka pomarańczowa okładka Kopidowy Piaciareczka. Oni przez 3 lata nie potrafią zacząć ze sobą rozmawiać. Ale dlatego, że nabroją w ostatni dzień roku szkolnego, będą zmuszeni przez wakacje zrobić coś pożytecznego. Stąd będzie właśnie wolontariat w ośrodku Caritasu i parę innych rzeczy, które ich zbliżą do siebie. Narobią dużo rzeczy niepotrzebnych, jakieś tam błędy po drodze popełnią, ale oni z tych błędów wyciągają wnioski. I o takich ludziach lubię pisać. A jeżeli chodzi o powieści, czy opowiadania historyczne, no to tutaj, jeżeli decydujemy, że będziemy pisali o czasach Łokietka, o, znalazłem. No ale o tym, że książę Mieszko ochrzcił się w roku 966, to raczej wszyscy wiedzą, tak? No to nie jest to wiadomość, jakiś tam news na pierwszą stronę, sam w sobie. Chrzest, o, jest nawet taka oś czasu, na której mamy zaznaczone, że 965 ślub Mieszka z Dobrawą, 966 chrzest Mieszka. I tak na kolejnych stronach właśnie mamy podane, co tam się jeszcze wydarzyło. Ta oś czasu biegnie przez całą książkę, karta po karcie. Ale żeby to napisać, to ja muszę wiedzieć. O! Bardzo dziękujemy za wspaniałe spotkanie, za niesamowite opowieści. Zapraszamy do Wrocławia. Na pewno nie będę się naszą pracą. Dziękuję bardzo. Thank you.